Byłem do końca kontraktu, czyli już, już to jest dobrze. Znaczy, tak, chciałem pracować dalej, bo, bo, bo podoba mi się pracować w kadrze, bo e, z chłopakami i sztabem to naprawdę e, jest fantastyczna przygoda. E, też, bo e, przed nami to mamy mistrzostwa Europy, to to jest motywujące też. E, czyli teraz mój kontrakt no, będzie, będzie przedłużony. E, nie znalazłem e, argumenty chyba, albo i myślę, że to jest najważniejszy e, powód czyli wyniki nie, nie byli najlepsze, czyli nie zdobyliśmy żadnego medalu w tym roku i szczególnie w Rio e, i wszyscy to chcieli naprawdę zdobyć medal e, olimpijski. Ta przerwa to była za długa dla Dziennikarzy, że to mieli, musieli pisać coś, no bo, bo nudno było, czyli zaczynali pisać, że może być nie wiem, Alek, no Lozano, Di i tak dalej. E, A, bo tak jest. nie, wiesz, że nie to oczywiście, rozmawiałem z trenerami, czyli wiedziałem, że to, to nieprawda, ale obojętnie, to wiem jak jest i no tylko teraz... Nie wiem, kto to będzie. No, no jestem pewny, że związek będzie e, studiować dobrze e, kandydaty i, i będzie na, na, na najlepszego dla, dla reprezentacji. Oczywiście jestem rozczarowany, ale już to było po, po turnieju na igrzyskach Olimpijskie. To cały sztab to dziwny, bo planifikowaliśmy, żeby, żeby grać dwa mecze więcej, czyli grać półfinal i, i chyba finał. Czyli już był koniec, jeden mecz, graliśmy dobrze, ale jeden mecz z Amerykanami i już koniec. Oczywiście nie był nasz najlepszy mecz. E, e, taka drużyna naprawdę gra dobrze. Jak nie gramy na 100%, to trudno wygrać z nimi. Jak nie zagrywamy, to trudno wygrać. I, I już to był koniec. Dziwny, ale tak, tak jest sport. Pracowaliśmy dwa lata, żeby awansować, żeby, żeby grać, żeby być e, gotowi, żeby, e, żeby zdobyć medal. I jeden mecz e, tak, i czyli cała przygoda to, to, to jest koniec. Czyli um, było chyba bardzo dziwne w Rio, e, bardziej niż teraz, ale to za nami. To za nami to już daleko, to naprawdę wygląda bardzo daleko, ale tylko dwa lata temu. Czyli co, co roku trzeba walczyć, trzeba pracować, żeby, 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 żeby wygrać, bo teraz jest e, sytuacja, że jest e, 8-9, drużyny mogą, mogą zdobyć medal, bo grają bardzo dobrze, czyli różnica między e, drużynami jest, jest minimalna i oczekiwanie to są cały czas wyżej. I tak jest. E, czyli ja też, jak cały sztab, jesteśmy ambitni, związek też. Nie zdobyliśmy medalu, to chyba decydowali, że chyba jest e, czas e, na zmiany. Spokojnie było to cały czas, to oczywiście były takie komisje związkie z ministerem i cały czas to było. No spokojnie no mogę odpowiedzieć, że oczywiście no, szukaliśmy e, powodu porażki i, i tak dalej, ale to normalne. Naprawdę e, związek co czas szanował drużynę i, i szane, szanował mnie. E, nic, nic złego no, nie, mogę, nie mogę powiedzieć, e, czyli teraz e, jestem pewny, że też będą. Będą robili wszystko, żeby, żeby znaleźć najlepszego dla, dla reprezentacji. To tak działa po, po każdego meczu. <laughs> Czyli, oczywiście po meczu jest dużo łatwiej niż przed meczem, albo podczas meczu, no, albo przed akcją. E, jak zawodnicy, to każdy trener robi błędy, a, ale nie żałuję, nie żałuję bo robiłem... Co, co myślałem dobrze w tym momencie i, i potem to oczywiście jak e, wiem potem, że nie byliśmy skuteczni na zagrywce to będę co zagrywać jeszcze więcej albo, albo zmienić sposób e, na trening, żeby, żeby ćwiczyć e, taki element e, czyli ale to jak zawsze dużo łatwiej Potem, przykład, mogę powiedzieć, że du, było dużo, dużo trudniej e, w Rio, kiedy z Stanami. To dużo trudniej. To teraz, to mogę powiedzieć, szkoda, szkoda, ale, ale są, są trudniej momenty. Jak na płaszczyźnie świata, w Japonii, to, to było dużo trudniej, bo, bo mieliśmy, byliśmy tak blisko e, i w końcu. Taki trzeci miejsce nic nie dało. Czyli mieliśmy potem taki turniej w Berlinie, w Grunie. I potem znowu taki turniej w Japonii. Czyli... I to wiem, że ta sytuacja mogłaby być bardziej komfortowa. Jak już awansujemy, to to wszystko z... może zmienić. Czyli możemy leczyć kontuzję, możemy pociąć, możemy pracować. I, I nie wiem, że, i, że potem wynik będzie będzie inaczej, ale to na pewno uh, był bardzo ważny moment i, i, i bardzo emocjonalny. Dzięki w Polsce jestem trenerem. Jestem trenerem uh, byłem trenerem reprezentacji Polski, czyli jeszcze kilka miesięcy. I, 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 i jestem się świata, jak cała drużyna, uh, jako zawodnik nie byłem. Czyli, uh, Dzięki Polsce wygraliśmy wszyscy razem Mistrzostwa Świata, ale potem to, to było na ładniejszy, oczywiście to... E, dużo zmieniło, czyli... kariera, nawet życie tutaj. E, to było ważne dla, dla Szatkówki oczywiście, ale dla, dla polskiego sportu, myślę. I, i jest chyba najlepszy moment uh, życie sportowe. E, czyli... No, taki pierwszy krok jako trener uh, był bardzo ważny, uh, super momenty, dużo uczyłem się i to jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej dla mnie, ale, ale cały czas to... Ta, reprezentacja Polski, to, to będzie coś specjalnego dla mnie. Jak dostaję propozycję w klubie albo e, to chyba może być inaczej, ale na razie zostaje w Polsce e, bez zmian. E, będę mieszkał tutaj, będę szukał pracy jak, jak każdy trener. E, to życie trenera, czyli nie ma e, trudno znaleźć komfortowe miejsce, komfortową sytuację, żeby trenować w tym samym miejscu dużo czasu, tak. Czyli e, to wiedziałem już dwa lata, e, dwa lata temu, czyli tak będzie. No, tylko mogę powiedzieć, że mogę dziękować, bo dali e, dużo emocji też. E, dziwne było cały czas, kiedy dziękowali. Nie gratulowali, ale kiedy dziękowali, to na ulicy to naprawdę. Tak, tak, za, za awans po prostu albo za, za emocje. Czyli e, to był prawdziwy dopin dla nas i dla mnie też. E, myślę, że mm, jak e, jeździli, kochają naszą drużynę, myślę, że bo nasze zachowanie na Bosku było, było dobre. Myślę, że widzieli, że pracowaliśmy i. i i wszystko da, da, daliśmy. Potem myślę, że e, uczyłem się polskiego, żeby komunikować z nimi też. E, żeby mieszkałem w Polsce, żeby, żeby być blisko e, zawodników. Myślę, że to, to, to ma znaczenie, i, i, i to chyba może wytłumaczyć. No. To będzie będę jak, jak, jak kibic. Będę kibicował. E, Polski potem, czyli no, cały czas to będzie przyjemność być na mecz i, i po prostu być w Polsce, bo, bo naprawdę jest chyba, no, jestem pewny też, najlepszy kraj dla, dla szatkówki.